żeby nas po prostu trochę głębiej nie przyjęli, bo to był klub najbogatszych państw, a i pewnie na transfery finansowe nie moglibyśmy wówczas liczyć, nawet jeżeli by nas do tego klubu włączyli. Ten sceptycyzm miesza się dodatkowo z fatalizmem, to znaczy PiS od lat jakby wywoływał wilka z lasu, każe nam się szykować na sytuację rozpadu Unii Europejskiej lub na konieczność wyjścia z niej, gdyby członkostwo przestało przynosić korzyści, czyli gdyby przestało nam się opłacać. Krzysztof Szczerski, teraz prominentny polityk przy Andrzeju Dudzie, kiedyś poseł Prawa i Sprawiedliwości, kilka lat temu stwierdzał tak: nie namawiam do wyjścia Polski z Unii dziś i natychmiast. Namawiam natomiast do tego, by rozpocząć w naszym kraju strategiczną debatę o naszej zdolności do działania w sytuacji, gdyby sprawy w Europie podążyły w kierunku dezintegracyjnym lub też gdyby warunki z członkostwa i obostrzenia z nim związane zaczynały przeważać nad elementami pozytywnymi. Donald Tusk w 2014 roku powiedział, że to wzający eurosceptycyzm PiSu i ten radykalny, na przykład Janusza Korwin-Mikkego, są tak samo groźne. A może nawet